Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku serii Hearthstone. Tym razem mam dla was do otworzenia 7 paczek zamiast 10, bo pomyślałem, że może 7 to szczęśliwa liczba. Co prawda ostatnim razem jak otwieraliśmy paczki udało się w końcu trafić legendę z GBG, natomiast wcześniej niestety nie bardzo to wychodziło. Otworzyłem naprawdę sporo tych paczek i to nawet już na starcie chyba ze 30 i stamtąd żadnej legendy nie miałem, więc pomyślałem, że może jeszcze innego podejścia spróbujemy i spróbujemy sobie otworzyć 7 paczek. Jak to wyszło i już wam pokazuję, że tak powiem. No, przechodzimy po prostu do gry i spróbujemy sobie te paczki otworzyć. Jedziemy z pierwszą. Goblin Supper. Demon Heart. Jest epic w pierwszej paczce. Tak to bez szału, natomiast zawsze jakiś epik interesujący wpadł. Tutaj nic ciekawego, nic ciekawego. Co prawda Dungeon Shamana nie miałem, no ale bywało lepiej. Jest kolejny epik. Dark Whispers. Tego też nie miałem. Mistress of Pain, Cogmaster. Bywało lepiej. Salty Dog. Złoty. Okej. Okay. Shadowboxer. Tego też nie miałem. Spoko. Może tutaj coś się uda trafić. Shield Maiden. Spider Tank. Fraczka. Dobra, zostały nam dwie paczki. No zobaczymy, może tu coś będzie. Guild of the Funk. Gilbin. Nightwarper. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Jak obstawiacie? Foe Reaper 4000, opcjonalnie Dożynkarz 4000, no proszę. Jest legenda, jest zajebiście dla mnie bomba. Zobaczymy co wam wpadnie w ostatniej paczce. Z tej jest Gazlow! Jest kolejna legenda, dwie legendy na 7 paczek. To jest najlepszy wynik chyba jaki miałem kiedykolwiek, jeżeli w ogóle chodzi o otwieranie czegokolwiek. No sami widzicie, może 7 to jest nasza szczęśliwa liczba. Może właśnie tak powinniśmy do tego podchodzić, że otwierać 7 opaki zamiast 10 opaków. Będziemy musieli tego spróbować jeszcze raz. Cóż, no taki krótki odcinek. Dość wartowny, prawda? Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków 10-paku i nie tylko, oraz na stronę hsarena.pl, powieści hardstone'owe, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, powodzenia w waszych grach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!